Hejka, w tym materiale przedstawię wam najciekawsze newsy ze świata Minecrafta, które pojawiły się w ostatnim czasie. Nie jest ich jakoś super dużo, dlatego polecam obejrzeć materiał do końca. A teraz życzę wam wszystkim miłego oglądania. Zaczniemy dzisiaj od słów wypowiedzianych na tegorocznym Minecraft Live, które dały mi spore nadzieje na to, że aktualizacja 1.21 będzie naprawdę duża i ciekawa. Jeszcze przed prezentacją nowych rzeczy, które pojawią się w tej aktualizacji, Lady Agnes wypowiedziała takie słowa. Well, we're actually doing quite many things. So for example, we have some amazing developers working on tools for us to make our development process more efficient and more joyful. Oh, that's so good. It is. I'm very, very thankful for that. Jeśli faktycznie twórcy pracują nad takimi narzędziami, które pomogą im szybciej wprowadzać nowe funkcje do gry, to jest moim zdaniem spora szansa na to, że w Minecraft będzie pojawiało się więcej fajnych nowości. Mojang musi teraz osobno programować daną funkcję na wersję Java i Bedrock ze względu na dwa różne języki programowania, co jak sami twórcy powiedzieli, wymaga o wiele więcej czasu i często jedna funkcja tworzona jest kilka razy. Możliwe, że narzędzia, o których wspomniała Lady Agnes, pomogą im jakoś obejść ten żmudny proces i pomóc w łatwiejszej implementacji danej funkcji, jednocześnie w dwóch językach programowania. Znacznie przyspieszyłoby to proces dodawania nowych funkcji i dałoby więcej czasu na stworzenie większej ilości nowości. To nie koniec, bo Lydia Winters również dodała coś od siebie pod koniec Minecraft Live 2023. I'm so excited to see that little cutie in the game. It's hard to believe, but next year is the 15th anniversary of Minecraft. It's going to be a year full of fun and surprises. We'll celebrate all of you in the community as we journey through the past, present, and look to the future of Minecraft. There are lots of exciting things to look forward to in 2024. I teraz pytanie. Czy słowa te zostały wypowiedziane z myślą o naprawdę dużych rozmiarach nadchodzącej aktualizacji, czy po prostu jako obdarzenie graczy złudnym wrażeniem, że ta aktualizacja będzie naprawdę dobra? Tego jeszcze nie wiemy, ale przekonamy się w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Przejdźmy dalej do następnej, tym razem bardzo fajnej niespodzianki. Kiedy trwało tegoroczne głosowanie na moby, mogliśmy oddać swój głos w launcherze, na minecraft.net oraz na serwerze Bedrock. Jeśli zdecydowaliśmy się na tę ostatnią opcję, za samo wejście na serwer otrzymywaliśmy nową wiśniową pelerynkę, która miała być dostępna tylko w Minecraft Bedrock. Jednak po niemal dwóch tygodniach, czyli 26 października, zaczęto rozdawać te pelerynki również graczom w wersji Java. W przypadku tych pelerynek nie ma już znaczenia, gdzie się zagłosowało. Wystarczyło po prostu oddać głos, aby zyskać taką pelerynkę na wersji Java. Oczywiście proces rozdawania pelerynek troszkę potrwa, bo w tym roku zagłosowało aż 5 milionów graczy. Według strony NameMC pelerynkę otrzymało dotychczas około 10 tysięcy graczy, dlatego nie zdziwcie się, jeśli jeszcze takowej nie otrzymaliście. Ja miałem szczęście i otrzymałem ją już 27 października, czyli w drugi dzień rozdawania. Swoją drogą jest to moja pierwsza pelerynka i z pewnością będę jej używał. Dajcie znać w komentarzach, czy wy już swoją otrzymaliście i czy wam się podoba. Kolejnym newsem jest Marketplace Pass, który ma pojawić się w Minecraft Bedrock. SmokeyStack podzielił się z nami na swoim Twitterze wpisami w plikach gry, wskazującymi na pojawienie się tej właśnie nowości. Marketplace Pass to subskrypcja podobna do Game Passa, tyle że będzie działać w Marketplace'ie na Bedrocku. Prawdopodobnie dzięki niemu będziemy mogli pobierać różnego rodzaju płatne dodatki i cieszyć się nimi przez opłacony czas trwania subskrypcji. Jednak na początek ma być dostępny darmowy okres próbny, dzięki któremu będziemy mogli przetestować tę funkcję. A jeśli dają za darmo, to trzeba grać. Na tegoroczne Halloween w launcherze Minecrafta pojawił się specjalny straszny tryb, dzięki któremu po launcherze zaczną latać ghasty. Ghasty niestety nie są do nas przyjaźnie nastawione i strzelają kulami ognia gdzie popadnie. Na szczęście my możemy się na nich zemścić, odbijając taką kulę. Kolejny news nie jest już stricte związany z normalnym Minecraftem, a z Minecraft Legends. Właśnie tam w nadchodzącej aktualizacji ma pojawić się możliwość dostosowywania gry.
będzie można ustawić zachowanie danej hordy piglinów, ilość małych, średnich i dużych baz na mapie, a także ilość ich posterunków. Ja grałem w tę grę jedynie przez kilka godzin, ale sądzę, że będzie to naprawdę ciekawa zmiana. Pozostając w temacie Minecraft Legends, warto jeszcze wspomnieć o darmowej paczce skinów z tej gry, która pojawiła się w Minecraft Bedrock. Dlatego jeśli ktoś by chciał skorzystać, to polecam odebrać sobie na Marketplace. Na koniec zostawiłem najmocniejszego newsa. Teraz, gdy klikniesz ten biały przycisk subskrybuj poniżej, wyświetli ci się świetna animacja. Dlatego polecam takiego suba zostawić. Przedstawione dzisiaj newsy nie są może jakieś niesamowite, ale jednak stwierdziłem, że warto wam je przedstawić. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się i cześć!